Sejm przyjął w piątek ustawę o uznaniu języka śląskiego za regionalny. Jeżeli przejdzie ona przez Senat i zostanie podpisana przez prezydenta, to mowa śląska obok kaszubskiej będzie drugim uznanym językiem regionalnym w Polsce. O tę ustawę stowarzyszenia ze Śląska, ale i pochodzący z regionu politycy walczyli od wielu lat. Projekt już kilkukrotnie trafił do Sejmu, ale nigdy nie został przegłosowany. Aż do dzisiaj. Fatima Orlińska. 236 posłów za, 186 przeciw, a 5 wstrzymujących się od głosu. Posłowie przyjęli dziś prawo, które uznaje śląski za język regionalny. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw. Politycy, którzy od początku angażowali się w projekt ustawy, podkreślają, że priorytetem będzie teraz organizacja systemu edukacji, żeby język śląski mógł być nauczany w szkołach. Tak naprawdę edukacja będzie największym wydatkiem. Musimy oczywiście przygotować programy nauczania, nauczycieli, podręczniki. Dlatego najwcześniej nauczanie rozpocznie się we wrześniu 2025 roku. Natomiast patrząc na rozwój nauki języka kaszubskiego na Kaszubach, możemy szacować, że docelowo te koszty mogą wynosić kilkaset milionów złotych. Natomiast nie wiemy, ilu uczniów i uczennic będzie chętnych do nauki śląskiego, więc teraz szacowanie jest dość trudne. Kolejne miliony mają zostać przeznaczone na działania promujące język śląski oraz badania nad nim. Znacznie mniej entuzjastycznie do piątkowych wydarzeń w Sejmie podchodzą posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy w zdecydowanej większości głosowali za odrzuceniem ustawy. Poza dwoma posłami ze Śląska wszyscy jednomyślnie uważają, że śląski to tak naprawdę język polski i nie ma potrzeby rozgrywania tej kwestii, jak mówią, politycznie. Zapowiadają, że poprą ewentualne weto Andrzeja Dudy. Nie ma języka śląskiego jako takiego i to nie jest moje zdanie, tylko zdanie wielu specjalistów, w tym między innymi pana profesora Miotka, czy chociażby osoby, która przez lata zasiadała tutaj w Senacie, pani Maria Pańczyk, która przecież nie była osobą z mojego obszaru politycznego. Uważam, że to jest oszukiwanie tak naprawdę Ślązaków, robione typowo pod publiczkę. Jeżeli Śląsk się chce wspierać, to trzeba to robić w inny sposób, nie w ten. Mnie opinia jednak profesorów, językoznawców najbardziej interesuje, a nie to, co ktoś próbuje narzucać i prowadzić z tego szkodliwą politykę dla integralności państwa polskiego. Jednomyślnie za przyjęciem ustawy głosowali posłowie Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Przeciwko, poza Prawem i Sprawiedliwością, była Konfederacja. Jedynym, który wyłamał się z tej ostatniej, był pochodzący z Kobiura Grzegorz Płaczek. Przyznaje, że nie do końca popiera przyjęcie ustawy, jednak będąc Ślązakiem nie mógłby nie okazać solidarności. Uważa za to, że Polski nie stać na realizację tak kosztownego projektu. Na razie w budżecie mamy, pół miliarda złotych na to przeznaczone. Dla Polaków zwykłych, którzy usłyszą tę kwotę, to są bardzo duże pieniądze. Natomiast z punktu widzenia tego, co musi się stać, mówimy tutaj o urzędach, o uczelniach, o wyedukowaniu ludzi, również o przygotowaniu kadry dydaktycznej do tego, żeby nauczać języka śląskiego, to te pół miliarda się wydaje kroplą w morzu potrzeb. Przy okazji głosowania nad ustawą nie zabrakło śląskich akcentów. Posłanka Ewa Kołodziej marszałkowi Szymonowi Hołowni wręczyła pluszowego beboka. Przyjechała również reprezentacja śląskiej frajny, bo jak uznali, w tak historycznym momencie musieli być w Warszawie. To są dekady lot i to mało, że jakichś rozmaitych ferajnów, to znanych ludzi. Fajnie można by było wspomnieć o Kucu, o Plurze. Przecież to jest jakby było, Marek tu na tym wózku wyjeździł, jak to się go do godziny prośby, żeby ten język fungował. No i jakby nie było, no zdolno mi się, że dzisiaj to jest właśnie, jakby powiedzieć, ta nasza cały, ten cały arbeit, który przez dziesiątki lat my robili, nie? Decyzję o tym, czy Śląski wejdzie do szkół, urzędów i na ulice miast, podejmie ostatecznie prezydent Andrzej Duda, choć po drodze ustawa musi jeszcze trafić do Senatu. Jeśli zawetuje ustawę, posłowie deklarują, że poczekają na następną kadencję nowej głowy państwa.